Hej kochani, to znowu ja. Bawię się dalej w podkładanie do starterów matek inseminowanych, ale razem z matką inseminowaną przyjechała mi też reproduktorka. Kochani, jak się zachowujemy, czy to w matkach inseminowanych, czy w reproduktorkach, bo przecież one wymagają jednak troszeczkę innej opieki z naszej strony niż te matki naturalnie unasiennione. Tamte już są, wiecie, naturalnie zapłodnione, one już odbyły swój lot, one pewnie już zaczęły czerwić u Was, najlepiej kupić ze sprawdzonym czerwieniem właśnie, ale też jeżeli chodzi o inseminowane matki albo o reproduktorki, też warto zaznaczyć, żeby one były ze sprawdzonym czerwieniem. Nie wszyscy takie mają, ale możemy poszukać. Ze względu na to, jeżeli my mamy już te pszczoły ze sprawdzonym czerwieniem, to one nam już nie wylecą z ula na lot orientacyjny czy tam lot godowy. A taka matka bez sprawdzonego czerwienia, kochani, ona jeszcze chce poczuć zew natury, ona chce jeszcze oblecieć się, ona może dążyć do tego, żeby razem ze świtą wyleciała z tego ula, odbyła ten lot, który ma świadczyć o jej zapłodnieniu i wrócić do ula. Co się wiąże z tym, że nie może nie wrócić, bo przecież są nasze ptaszki, czyhają na nie niebezpieczeństwo, ale też jeżeli chodzi o reproduktorkę, może stracić, jeżeli by spotkała jakiegoś tam pana po drodze, te cechy, o które nam chodzi w ulu, prawda? Później to pokolenie nie będzie to, za które myśmy ją zapłacili, za to, co oczekujemy, prawda? My chcemy mieć matkę tą miodną, płodną, chcemy mieć łagodną, a tam sprawę z jakiegoś, wiecie, spotka jakiegoś takiego dranciucha, co nam będzie dawał pokolenia złośliwe. Nie takie, jakbyśmy oczekiwali. Więc tutaj, jeżeli chodzi o matki inseminowane i o reproduktorki bez sprawdzonego czerwienia, pamiętajmy, że wlotki musimy zabezpieczyć czy to kratą odgrodową, czy specjalnymi pazurkami, tak, żeby matka nie mogła wylecieć z ula. Musimy dać na jakiś czas takie specjalne zabezpieczenia. Ona się później rozczerwi. Jeżeli już będzie miała ten czerw swój, to wtedy spokojnie możemy poszerzyć wlotki. Jeżeli właśnie to jest lipiec teraz, to jest też dobry moment na takie poddawanie matek, ze względu na to, że już są ograniczone ule, już zwężamy wlotki, więc wystarczy, kochani, jakiś kawałek kraty odgrodowej założyć na wlotek, pszczoły przejdą, ale nasza królowa już zostanie uwięziona i jeżeli się jej uda uciec, to dopiero w przyszłym roku z rójką i poczuje ten zew natury. Więc tutaj pamiętajcie, wszystkie matki, jakie kupujemy bez sprawdzonego czerwienia, zabezpieczamy wlotki, bo one mają dążenie do tej naturalnej swobody, do tego naturalnego spotkania się z trutniem, więc musimy być wyrozumiali. My zabezpieczamy, one wtedy zostaną. Do zobaczenia.